Dziś taki tytuł jak Phantom Signal, czyli gra sci-fi, w której za zadanie mamy tak dowodzić po prostu naszymi zasobami, byśmy mogli, rzecz jasna, pokonać wrogów. Dobrze, wracając do tematu. Gra na chwilę obecną nie jest droga, jest minus 40% odnośnie bazowej ceny 21,99 za 13 zł, tak więc można spróbować, a w grze musimy balansować swoją strategię i tak naprawdę walczyć o przetrwanie, ponieważ jesteśmy co chwilę atakowani, no i rzecz jasna, trzeba się bronić, a zatem spróbujmy. Ja już w tą grę chwilę zagrałem. Ja już tą grę chwilę zagrałem, tak więc miałem okazję ją sprawdzić i w tym momencie próbowałem na hardzie. Trzeba będzie to po prostu lekko zmienić na troszeczkę niższy poziom. Zacznijmy grę od nowa, ponieważ jak wspominamy, to tu, ja to testowałem. Z tym, że chyba nie będę startował na hardzie, jest tylko easy. Te mamy punkty naukowe. Za każde przejście poziomu będziemy otrzymywali jakiś punkt. Później pojawi się tutaj możliwość dokonania jakiejś nauki. Ja pierwotnie poszedłem tutaj w prawą stronę, tutaj w kierunku wieżyczek. Tylko, że to jest chyba niezbyt dobra opcja. Tu jest jeszcze spowolnienie czasu, właśnie przejrzę to wszystko. Tu jest możliwość reparacji. Czyli w tym wypadku automatycznie budynki są naprawione. Tu jest przyspieszenie czasu, gdzie szybciej płynie czas, czterokrotnie szybciej. Tu jest dron, który może reparować. O, to jest nawet ciekawa opcja. Jeśli chodzi o te końcowe możliwości, to tu jest jakiś damage area, które powoduje, że w tym miejscu, gdzie to wygenerujemy, wrogowie będą odnosić obrażenia. Natomiast drugie drzewko, szybkie budowanie. Dwa razy mniej energii jest potrzebne, by skonstruować budynki. Tutaj mamy szybkie upgrade, czyli dwa razy mniej energii jest potrzebne, by upgrade'ować budynki. A tu jest chyba coś, co jest bodaj najlepsze. Mianowicie tak według mnie na tym etapie, na który ja doszedłem zaledwie do trzeciej misji. Ale już widzę, że to będzie miało dużą siłę przebicia. Dlaczego? Mianowicie normalnie, gdy sprzedajemy budynek, odzyskujemy jedną, drugą, czyli 50% kwoty, którą ten budynek kosztował. Tu natomiast dzięki temu będziemy mogli uzyskać 75%, czyli 1 trzecią. Natomiast po wynalezieniu tego 100%, czyli całość kosztów się zwraca. To będzie ciekawe, ponieważ dzięki temu, jeżeli zbudujemy gdzieś budynek, tego możemy w każdej chwili rozebrać. Nawet gdy jest uszkodzony, odzyskamy 100% kosztów naprawy, a zatem to jest dobra rzecz na to, żeby się bronić. To tak naprawdę bardzo, bardzo łatwiej obronę. Teraz tak, upgrade widziałem. Zbieranie energii pozwala zwiększyć ilość energii, którą mamy zgromadzoną. No i tak naprawdę tutaj drzewo zastosowań jest szersze, niż gdybyśmy się szli stąd. Stąd mamy dwie możliwości. Zobaczmy jeszcze część wspólną. Aha, tutaj w miejscu, które to stworzymy, jednostki czy tam budynki, które są w tym miejscu, zyskują więcej energii, więc to może się przydać. Co jest natomiast tutaj? Działo jonowe. Działo, które posiada dużą prędkość ataku, czyli wysoką ilość, wysokie tempo ataku, można powiedzieć, ale ma średni zasięg oraz mało uszkodzenia. Jest podobne do wieżyczki laserowej, może zniszczyć także wrogie pociski. Czyli to by się nadawało do obrony. Ale niestety potrzebuje dużej ilości energii, by zaspokoić swoje działanie. I tutaj jedyne, co jest unikalne dla tego, to rakieta EMP, czyli coś, co zapewne zdezaktywuje wrogie statki.
Tak, w porównaniu raczej do takiej zwykłej rakiety, ma nieco mniejszy damage, ale pozwala wyłączyć na chwilę działanie wrogiej technologii. To zapewne oznacza to, że wróg nie będzie mógł strzelać. A zatem lecimy po kolei z tą misją. Pierwsza misja jest... pierwsza zawsze jest prosta, tu jest tutorial, który raz jeszcze przejdę i jest bardzo łatwy. Ja także poziom trudności z harda zmieniłem na easy. I jeśli chodzi jeszcze o opcje, to opcji tu za dużo nie ma. Jest dźwięk, jest muzyka, jest wybór języka, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, jak zawsze polskiego nie ma, może kiedyś się pojawi. Jest efekt dysorcji, który zapewne nieco rozmywa, oraz full screen i mamy pełną rozdzielczość. I w tej grze jest jedna rzecz, która mi się bardzo, bardzo nie podoba i chyba będę musiał napisać do autora, żeby to poprawił. Mianowicie zamieniony jest... kółkiem myszki zbliżamy i oddalamy i tutaj niestety jest kolejność, znaczy nie kolejność, tylko zmieniony jest sposób działania. Tak naprawdę oddalając się przybliżamy, a przybliżając się oddalamy. Nie wiem, co miał gościu za pomysł, kiedy to tworzył. No dobrze, wprowadzenie. Nasz statek budzi się po jakiejś dziwnej interferencji, której doznał w kosmosie. Sztuczna inteligencja zlokalizowała źródło tej interferencji. Musimy tam skoczyć, używając naszego napędu podświetlnego czy nadświetlnego. A taki skok wymaga niestety dosyć dużej ilości surowców, więc inteligencja statku aktywizowała jakiś moduł fabryczny, by sporządzić niezbędny ekwipunek. AI zlokalizowała także, znaczy zlokalizowała, dostarczyła informacji, że załoga statku dziwnym trafem zniknęła bez jakiegokolwiek śladu, a logi tego, czy tam logi statku zostały wyczyszczone, a zatem startujemy misję. No, wystartował nasz tutorial, czyli tutaj poznamy pierwsze elementy budowy oraz zbierania surowców. Energia jest naszym głównym składnikiem, czy głównym źródłem energii, głównym surowcem, że tak powiem. Jest generowana poprzez generator energii. Energia jest potrzebna do wykonania różnorodnych akcji. Budowania, upgrade'owania budynków, wydobycia oraz rzecz jasna strzelania. By cokolwiek budować, musimy przesunąć właściwy budynek, czyli ten, który chcemy stworzyć, na mapkę oraz upewnić, że jest połączony do bieżącej sieci energetycznej. Tylko wtedy może rozpocząć się budowa. No i tak, to jest cała mapa. A nie, teraz jakoś dziwnie działa. Może akurat ten upgrade, który był, spowodował, że autor zorientował się, że na odwrót jest powiększanie, pomniejszanie się i wrócił do standardowego ustawienia. To się strasznie nos spędzi, nie wiem czemu. Więc tak, tutaj mamy mapkę. Jak widzimy, mapka jest nieco obszerna, my jesteśmy tutaj w centrum. To są asteroidy, a w nich widzimy surowce. I dla przykładu tu jest nasza kopalnia, czyli miner. I pozwala eksploatować asteroidy, do których jesteśmy połączeni. W tym wypadku co sekundę kopię jeden asteroid, a upgrade dałby 2 na sekundę, czyli plus 2. Nie jeden, ale plus 2. Tak samo, czyli w sumie byłoby 3, dobrze, sprawdźmy. Upgrading, ulepszamy. Będzie 1 czy 3? 3, no właśnie, to jest wartość, którą wzrośnie nasze możliwości, które wzrosną. Czyli w tej chwili wydobywamy 3 na sekundę, maksymalne życie naszego minera to 2. 200. Tylko niestety rozbiórka to dalej 70, czyli w tym wypadku nieco więcej zapłacimy, niż jest to warte. Naszym celem w tym wypadku jest wydobycie 500 surowców, 138 wydobyliśmy, no i musimy także wybudować 2 generatory energii. To ja sobie już jeden mogę zbudować. I to widać jego zasięg. Musimy się zbliżyć, jak najbliżej po prostu w zasięgu tego koła, by móc połączyć. Czyli ja, idąc tutaj w kierunku tej asteroidy, zbuduję tutaj jeden. Build, budujemy. No i tutaj jest ważna uwaga, że asteroidy dysponują ograniczoną ilością surowców. Możesz zobaczyć, jak wiele surowców pozostało na asteroidzie, klikając na nie po prostu. Czyli jak sobie klikniemy, tu już mamy 0,
Na tej asteroidzie mamy jeszcze 200 surowców, a ta 2000. No, to jest duże złoże. Jeśli chodzi o budowę, to mamy tu jeszcze generator, który ja już raz postawiłem. Konstrukcje wymagają surowców, czy tam minerałów. Są one wydobywane z asteroidów przy pomocy konstrukcji kopalni, czyli miner. By wbudować kolejną kopalnię, umieść ją by tak, by w zasięgu miała asteroidy oraz została połączona do sieci energetycznej. Mamy coś takiego jeszcze jak relay, czyli przekaźnik. Za jego pośrednictwem możemy właśnie przerzucać zapasy energii, czy tam łączyć dany budynek do sieci energetycznej. I mamy także owego minera, czyli tą kopalnię. Teraz tak, jeśli jest to możliwe, teraz właśnie ważna uwaga, nie jest konieczne, byśmy w tym fioletowym zakresie mieli te surowce. To tak de facto byłoby ciężko tutaj to złapać, ponieważ jak będziemy mieć czasami dwa tutaj, jeden i drugi asteroid, dwie asteroidy, one są rodzaju męskiego, tworzyńskiego, to musimy tak zaplanować, żeby po prostu tylko te zetknięcie było. To już jeżeli powstaje ta linia fioletowa przerywana, tymi kropkowana, żeby miałem powiedzieć, to oznacza, że ta asteroida jest już w zasięgu. Czyli nam wystarczy dla przykładu tutaj. Wybuduj. I do 500 jeszcze tam niewiele zostało, to możemy już tak naprawdę rozebrać. Do tego natomiast możemy podłączyć kolejną kopalnię. I teraz by zabrydować, czyli wzmocnić naszą konstrukcję, musimy wybrać kopalnię oraz dać upgrade, co ja już de facto zrobiłem na początku. No i tutaj jak widać stale nam surowców będzie teraz ubywać, ponieważ podłączyliśmy kolejną kopalnię, mamy aż 8 zapasowych jednostek energii. I one tak naprawdę na bieżąco także są zużywane. I tu widać po prostu linia co chwilę mruga, to oznacza, że dana budowla akurat pożera troszkę prądu. Tak więc w tej chwili pozostaje poczekać. Możemy także zapauzować grę. No i tu jest także panel przyspieszenia czasu. Możemy go przyspieszyć. No i tutaj właśnie, co mi się tak nie za bardzo nasuwa, jeszcze nie wiem, gdzie mogę to zmienić. 1, 2, 3, 4. To wywołanie tutaj tych budowli. Natomiast przydałoby się, żeby te przyspieszenie czasu także było pod klawiszami. Co ja zrobiłem? Rozwaliłem to? Nie wbudowałem chyba. Więc by przyspieszyć, tutaj jeszcze strzelimy mały upgrade, no i także za chwilę i tutaj. No jak widać, upgrade dwóch budowli momentalnie zżera całą energię, którą mieliśmy, a mieliśmy także mały zapas zbudowany. No i w tym momencie już widać, mamy zapas energii, tak więc upgrade'y są bardzo, bardzo kosztowne, jeśli chodzi o zużycie prądu. W tej chwili widać, że to momentalnie po prostu pożera nasze zapasy. Ale to także pozwoli nam troszeczkę szybciej pojechać. No i ten upgrade dalej jest już niemożliwy, ponieważ mamy w tej chwili ulepszoną na maksa. Energia jest bardzo ważnym surowcem. Jeśli twój generator energii zawiedzie i przestanie generować niezbędną ilość energii, struktury będą czekać swojej tury w kolejce, tak, na swoją turę, by pozyskać energię. W rezultacie konstrukcje, upgrade oraz kopanie zostanie spowolnione. No, koniec tutoriala. Kliknij, by kontynuować. Więc teraz możemy kontynuować. I tak naprawdę przyspieszę czas, bo to już nic więcej nie zostało. 500 surowców muszę to zbierać. No jest. Pierwsze zwycięstwo, statystyka misji, czas zakończenia, zebrane surowce, ile zużyłem surowców, ile budynków skonstruowałem, ile budynków straciłem oraz ilu wrogów wyeliminowałem. To był pierwszy poziom, teraz możemy spojrzeć na research. To wymaga trzech, no i właśnie będę jechał w kierunku tego, ponieważ według mnie to będzie dosyć dobra opcja i pozwoli później nieco zmienić formę walki, przynajmniej w moim spojrzeniu. Natomiast to kosztuje aż 3, czyli ja w tej chwili, ponieważ jeden zdobyłem, to jest troszkę za mało, muszę tutaj dwa kolejne surowce zdobyć, by móc rozwinąć naukę w wybranym przeze mnie kierunku. I to jest właśnie uwaga, że musimy się nieco tutaj zastanowić, w jaki sposób będziemy dalej prowadzić rozgrywkę. No, ponieważ rzecz jasna, im dalej w las, tym więcej drzew, będzie coraz trudniej. Więc trzeba będzie właściwie zastanowić się nad wyborem swojej ścieżki już teraz. No i później iść cały czas w tym kierunku. Jedziemy z drugim poziomem. Statek osiągnął wyliczone koordynaty.
lecz znalazł jedynie nadajnik transmitujący fałszywy sygnał. Dla swojej obrony statek rozpoczął produkcję wieżyczek laserowych. Sztuczna inteligencja wykryła jakąś stację, w której wszystkie systemy kontrolne zostały zniszczone lub dezaktywowane. Sztuczna inteligencja zdecydowała się otworzyć, nie wiem co oznacza kompartment. Ale to już moment, mam chwilę, to sobie sprawdzę. Każda chwila jest dobra ku temu, by się nieco pouczyć, a zatem co oznacza to słowo? Przedział. Czyli sztuczna inteligencja zdecydowała się otworzyć ten przedział. Nieznana, czy tam dziwna aktywność została wykryta w sektorze. Wykryto zagrożenie. Moduł wojenny został aktywowany. Struktury laserowe, czy tam budowle laserowe zostały odblokowane. Wybuduj obronę, by zneutralizować zagrożenie. No i tak, tutaj startujemy. Z pewnością będziemy potrzebowali nieco surowców. Ja myślę, że to jest najlepsza opcja, ponieważ będzie można z trzech jednocześnie wydobywać. No, ja już to grałem. Wróg nadleci z północy, więc tutaj trzeba będzie się nieco rozbudować. I ja myślę, że mogę już teraz właściwie zacząć budować. Widzę, że tu jest prościej na tym easy poziomie, ponieważ gdy grałem poprzednio, to niezbyt dobrze się to zakończyło. Musiałem po prostu wtedy na styk budować, inaczej wróg mnie od razu przeatakował. Ale tutaj wykorzystując sytuację, to upgrade'uję, jeszcze mając tą chwilę, zapewne jeszcze więcej czasu do pierwszego ataku. Tutaj jak najbardziej opłaca się upgrade'ować, ponieważ jednocześnie mam trzy surowce. Czyli jeśli to upgrade'uję, to skorzystam z jednego, z drugiego, a później z trzeciego jako źródła surowców. Tu mamy 400, tu jest 300, tutaj 180. A tutaj, czemu to jest 200 na 300? Było pierwotnie 300 i nie wszystko jest. Upgrade'ując struktury te wojenne, bitewne, pozwalamy na to, by wzmocnić ich statystyki, takie jak strzelanie, zasięg, zadawane obrażenia oraz ilość punktów życia. No i to, co jest bardzo, bardzo ważne, że to pozwala także całkowicie odzyskać zdrowie tej jednostki, czyli to jest ważna sprawa. Ja to zabryduję, może nie, zabryduję dopiero za chwilę. Zbuduję jeszcze jeden laser po to, żeby pokazać, dlaczego akurat tak. Już więcej upgrade'ów nie ma. Jak widać, szybciej zaczęły nam teraz spływać surowce, już mamy tego trochę, tylko brakuje nam prądu. A ponieważ upgrade to 135, ja myślę, że pozwolę sobie na jeden. Rany, ależ mnie nos swędzi. No, budowa z jednoczesnym upgrade'em to troszkę pożera prądu, więc trzeba się liczyć z tym, że na chwilę po prostu jesteśmy nieco bezbronni, ponieważ te wieżyczki nie za bardzo będą strzelać. Ale z tym sobie bez problemu poradzimy. No i jest, pojawił się w końcu wróg, który już tutaj nadciąga z północy. Ale mam już wystarczającą ilość energii, by wydobywać na bieżąco oraz zasilić moje systemy bojowe. Z tym, że jak sobie spojrzymy tutaj na statek, który do nas tutaj podąża, jest i wróg. To się zbliża i za chwilę wejdzie tutaj w zasięg rażenia. On jest tu i to, co właśnie chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o ulepszenia, tylko poczekajmy, aż on będzie już na miejscu. I teraz uwaga. To są dwie wieżyczki. Jak widać, gdy wszedł w zasięg, pierwsza wieżyczka strzeliła, druga także, ale wróg zdołał uszkodzić tą pierwszą. No niestety, to co jest najlepsze, to zupgrade'owanie do tego, raczej po to właśnie, by zwiększyć ich zasięg. Ja myślę, że się zdąży, nim tamtej do mnie dojdzie. A to wszystko po to, by właśnie, czy będzie widać? Tak, zwiększa się nieco zasięg wieżyczek, a tym samym to oznacza, że wróg, gdy wleci, to oberwie pierwszy. Oberwie jednocześnie od dwóch, co spowoduje, że on nie zdąży strzelić. Jak widać, to się doskonale sprawdziło. Frunie do nas już kolejny przeciwnik.
Kasy mamy 164, czyli jeszcze jest. Ta wieżyczka jeszcze raz można upgrade'ować, co spowodowałoby, że miałaby kolejne 15 ataków. Ona na starcie miała 15, tak dobrze mówię? Budujmy jeszcze jedną. Tak, wieżyczka ma 13 na starcie. Po upgrade'zie ma 45. Zasięg się zwiększa, ma 5 pól, później będzie pół. A ta zagrejdowana jeszcze lepiej. Dobrze, ale pamiętaj, że energia jest wymagana, by przeładować każdą z broni. Jeśli broń nie otrzyma odpowiedniej ilości energii do przeładowania się, wtedy będziesz musiał poczekać turę. No niestety nie przeczytałem do końca, bo ponieważ kliknąłem niecącą myszką. Ale goni wróg, to my przeładowujemy się, raczej upgrade'ujemy się, zagrejdujemy się. Choć i tak te dwie wieżyczki powinny go wykończyć. No i tu jest właśnie ważne, że jeżeli znamy miejsce, z którego naciągnie do nas przeciwnik, to dobrze jest zbudować to w takiej linii po prostu, by ten nie miał możliwości dojść do nas i strzelać. To znaczy, chodzi mi o to, żebyśmy nie wysuwali tych wieżyczek, nie budowali ich tak po prostu w linii w kierunku wroga, ponieważ wtedy nie zdążymy tymi trzema jednocześnie go rozwalić. No i de facto spowoduje to, że wróg do nas strzeli. Ja jeszcze tu jedną rzecz chciałem sprawdzić. Czy jeżeli będzie tutaj taka zanęta, to czy wróg będzie mnie atakować? Czy też on się kieruje tutaj do wieżyczek? Nadlatuje. I uwaga, czy to oberwie, czy ten przekaźnik oberwie? No, chyba nie zdążył wycelować i strzelić. Przyspieszmy zatem czas. Jak widać, cel to zdobyć 1000 surowców, co w tej chwili już bez problemu osiągnę. Ale czy na pewno? No, ta asteroida się wyczerpała, taki cała reszta, czyli jak to teraz rozwalę, to odzyskam, ale to nie spowodowało, że ja wydobyłem odpowiednią ilość, czyli muszę tutaj zbudować i do tego dołączyć jeszcze jedną kopalnię. Tylko ja to zrobię tak, żeby ta kopalnia stała możliwie blisko tutaj tych wieżyczek, żeby wróg tutaj do mnie nie miał jej po prostu na wyciągnięcie ręki, do niej nie strzelał. Skoro mam kupę kasy, to jeszcze mogę to zapgrade'ować, co przyspieszy nieco to wydobycie. No i tak naprawdę kolejny poziom za nami. Kontynuacja. Mam już 3 punkty, a zatem mogę iść tu w kierunku badań. No i teraz zagadka. Czy wybrać to? I pójść tą ścieżką? Czy też wybrać tą ścieżkę? Ja raczej skłaniam się ku temu. Tu jest co prawda... Są różne takie bonusy, z tym, że żeby dojść do tego drona naprawczego i tak dalej, to troszkę będziemy musieli poczekać. I według tego, co tu jest napisane, to jeden dron naprawczy może być wybudowany tylko do jednej struktury militarnej. A to by oznaczało, że to jest kolejna funkcjonalność takiego budynku, więc de facto musielibyśmy za to płacić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc ja pójdę tutaj w wybranym przez Ciebie celu, czyli na 100% zwrotu, ponieważ to będzie mi pozwalało na skasowanie budowli swojej i postawienie jej od nowa, czyli de facto będę musiał płacić w tej chwili jedynie za energię, tak, która się nie zużywa. Mamy 3 punkty, jedziemy z tym. Mam już to, czyli będzie... Budowanie wymagać będzie 2 razy mniej energii.